Proszę Państwa, najpierw chciałabym przedstawić za rok budżetowy 2019, jakie były wydatki na oświatę. Była to kwota 38 997 908 zł. Całe wydatki w 2019 roku. W tym subwencję, jaką otrzymaliśmy całą za rok 2019, to jest 35 339 295 zł. Środki powiatu dołożone w 2019 roku na oświatę to są 3 658 613 zł, w tym na szkoły niepubliczne 276 896. I przejdę teraz do sieci szkół, do ogólnej liczby uczniów. Też tutaj macie Państwo na slajdzie w rozbiciu na typy szkół w danej szkole i odniosę się do 30 września 2019 roku i do 30 września 2020, czyli obecnego roku szkolnego. I proszę zobaczyć, że jeżeli chodzi o liczbę uczniów w konkretnych szkołach, w liceum ogólnokształcącym nam liczba uczniów wzrosła, było 731, mamy teraz 737 uczniów. W Centrum Kształcenia Praktycznego troszkę nam zmalała liczba uczniów, do 979 było 1027. W Centrum Kształcenia Ustawicznego praktycznie na tym samym poziomie, tutaj jest różnica tylko 8 uczniów w stosunku do poprzedniego roku szkolnego. I tutaj, co nas bardzo cieszy, w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza mamy wzrost liczby uczniów z 460 do 504 teraz na 30 września. W Zespole Szkół w Teresinie również rośnie nam liczba uczniów. W tamtym roku szkolnym było 226, teraz mamy 254 uczniów. I tutaj chcieliśmy też zwrócić uwagę, że rośnie nam liczba uczniów w branżowej szkole. W szkole pierwszego stopnia w zawodzie kierowca mechanik. Zespół szkół specjalnych w Erminowie, w tamtym roku szkolnym było 105 uczniów, w tej chwili też mamy wzrost o 4 uczniów, 109. I młodzieżowy ośrodek wychowawczy, na 30 września skierowań i dziewcząt tutaj w ośrodku mamy 60, w tamtym roku było 47. Czyli łącznie chciałam tutaj podsumować, że wzrosła nam liczba uczniów w naszych szkołach i placówkach z 3244 do 3283 uczniów. I chciałam tutaj pokazać, że w każdym typie szkoły widzimy ten wzrost. W liceum ogólnokształcącym, w technikum i w szkole branżowej pierwszego stopnia. Teraz przedstawię Państwu nabór do naszych szkół ponadpodstawowych. I też proszę zobaczyć, macie Państwo tutaj, jak to było w roku szkolnym 19-20, ale również odniosę się już do bieżącego roku szkolnego, żebyście Państwo również widzieli, jaka jest sytuacja w tej chwili. I chciałam tutaj od razu zaznaczyć, że w 2019-20 roku szkolnym do naszych szkół, to był podwójny rok, 1566 uczniów i powstały 56 oddziałów. Natomiast obecnie mamy 27 oddziałów w tym roku szkolnym, w naszych szkołach, które utworzyliśmy, a łącznie w klasach pierwszych to jest 736 uczniów. I teraz już szkołami, liceum ogólnokształcące imienia Fryderyka Chopina. Widzicie Państwo tutaj na dole razem liczba oddziałów w poprzednim roku szkolnym 13, teraz utworzyliśmy 6 i liczba przyjętych uczniów 371, w tym roku szkolnym 164. Oczywiście przypominam, że tamten rok szkolny, za którym jest informacja, był podwójny nabór dzieci po gimnazjum i po szkole
podstawowej. Dlatego tutaj w Centrum Kształcenia Praktycznego proszę spojrzeć, również w roku szkolnym 19-20 to było aż 486 uczniów klas pierwszych. Obecnie w tym roku szkolnym przyjętych zostało 219 i utworzone 8 oddziałów. Oczywiście, jeżeli chodzi tutaj o typy techników, to żadnego nowego technikum. Są to te typy technikum, te zawody, które już były wcześniej. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego. Mamy tutaj, jeżeli chodzi o całą szkołę, w roku szkolnym 19-20 14 oddziałów powstało i 350 uczniów. W tej chwili, w tym roku szkolnym powstało 5 oddziałów. Niestety nie było tylu chętnych, nie było chętnych do utworzenia branżowej szkoły pierwszego stopnia i tą szkołę, głównie właśnie w tej chwili klasy pierwsze są w Centrum Kształcenia Praktycznego. Utworzyliśmy w tej chwili 5 klas i przyjętych zostało 142 uczniów. W Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w poprzednim roku szkolnym 19-20 powstało 9 oddziałów, 265 uczniów. Obecnie powstało 5 oddziałów i przyjęto 144 uczniów. Tutaj również zawody tak jak się nie zmieniły. Jedynie nie było zainteresowania handlowcem w poprzednim roku szkolnym. W tej chwili było zainteresowanie i utworzyliśmy pół klasy. Zespół szkół w Teresinie. W tamtym roku szkolnym 19-20 powstały 4 oddziały i 94 uczniów było przyjętych. Natomiast w obecnym roku szkolnym powstały 3 oddziały, 2 technikum i 1 branżowa szkoła pierwszego stopnia i przyjętych uczniów 67. I przechodzę teraz do liczby uczniów słuchaczy szkół niepublicznych i tutaj proszę zobaczyć, że w 2019, oczywiście stan na 30 września, w naszych szkołach niepublicznych było 668 uczniów słuchaczy. Natomiast w obecnym roku szkolnym, na 30 września 2020 roku, mamy 689 uczniów, czyli mamy wzrost liczby uczniów w naszych szkołach niepublicznych. Chciałam tutaj też przedstawić środki finansowe wydatkowane z budżetu powiatu w 19 i 20 roku z przeznaczeniem na dotacje i łącznie na szkolnictwo tutaj dla szkoły niepubliczne zostało wydatkowane 3 964 637 zł. Dla porównania, ponieważ Państwo widzicie rok poprzedni szkolny 2018-19 to był 2 801 924 zł, czyli mamy ponad 1 000 000 więcej wydatków na szkolnictwo niepubliczne. Wydane orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tutaj łącznie, tu są zaznaczone, jakie są to rodzaje orzeczeń i jakie to, dzieci w jakim wieku. Łącznie orzeczeń zostało wydanych przez poradnie 377. Bardzo duża liczba orzeczeń tutaj, jeżeli chodzi o autyzm, w tym zespół Aspergera, widzimy 95 orzeczeń wydanych, czy niedostosowaniem społecznym 74, czy też o potrzebie nauczania indywidualnego zostało wydanych 55 orzeczeń. Wydane opinie przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną to łącznie jest 266 opinii, najwięcej 169 opinii w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych w naszych szkołach i placówkach mamy łącznie w roku szkolnym 19-20 było to 215 uczniów i tutaj macie Państwo również dla każdej szkoły podaną liczbę uczniów
z orzeczeniami i z jakiej niepełnosprawności. Najwięcej tutaj, oprócz oczywiście szkoły specjalnej i młodzieżowego ośrodka wychowawczego, najwięcej dzieci z orzeczeniami było w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego i później Centrum Kształcenia Ustawicznego i Liceum Ogólnokształcące imienia Fryderyka Chopina, też duża liczba, 10. Wyniki egzaminu maturalnego w roku 2020. Mamy zdawalność i przystępowalność. Jeżeli chodzi o zdawalność, proszę, tutaj pierwsze miejsce mamy zespół szkół Liceum Ogólnokształcące imienia Fryderyka Chopina 98,8%, zespół szkół imienia Jarosława Iwaszkiewicza 83,9%, zespół szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego 81,6% i w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego 69,4%. Chciałam tutaj powiedzieć, że w roku 2019 tu mieliśmy, w Liceum Ogólnokształcącym było 100% zdawalności, w Iwaszkiewiczu było 94% zdawalności, w Zespole Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego też 94% i w CKP-ie było 91%, czyli proszę zobaczyć, że tutaj no, oprócz Liceum Ogólnokształcącego imienia Fryderyka Chopina w wszystkich szkołach była ta zdawalność niższa i to mówię powyżej niektórych jednostkach niż 10%. Myślę, że tutaj duże znaczenie miała praca zdalna od marca do czerwca i to przełożyło się na te wyniki. Przystępowalność tutaj mamy bardzo dobrą, jeżeli chodzi o liceum ogólnokształcące we wszystkich szkołach praktycznie w 100%, no i tylko w Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego było 96%. Wyniki egzaminu maturalnego w tym roku, jeżeli chodzi o technikum. Pierwsze tutaj miejsce, najlepsza zdawalność w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego. Następnie Zespół Szkół Mięsła Iwaszkiewicza 80%. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego 62,5% i Zespole Szkół w Teresinie 44,4%. I chciałam tutaj też powiedzieć, że są to słabsze wyniki niż w poprzednim roku, czyli 2019. I myślę, że powód też jest tutaj taki sam jak w liceum, czyli no, że jednak młodzież miała troszeczkę skrócony ten kontakt z nauczycielami, a wiemy, że młodzież najbardziej jest chłonna przed egzaminami, przed samymi egzaminami, wtedy kiedy była ta praca zdalna. I przystępowalność tutaj, jeżeli chodzi o technikum, mamy 94,8% w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza 85%, Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego 87,8% i w Zespole Szkół w Teresinie 62%. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Chciałam podkreślić, że te egzaminy i kwalifikacje w zawodach to są o wiele trudniejsze egzaminy. Na maturze wystarczy mi 30%, natomiast żeby zdać część tutaj teoretyczną i praktyczną, trzeba mieć 75%. I tutaj mamy wyniki tych egzaminów dla konkretnych zawodów w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego. I tu mamy technik logistyk. Nie będę tutaj wszystkich omawiać. Państwo widzicie, że powyżej 70%, jedynie tutaj technik informatyk w tej kwalifikacji E08. No, mamy słaby wynik 43,3%. Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza. Tutaj powiedziałabym, że te egzaminy zawodowe wyszły bardzo dobrze, bo mamy 100% zdawalność w technikum ekonomiście w niektórych kwalifikacjach, no bądź powyżej 70%.
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego, również w niektórych zawodach, tutaj technik geodeta, czy technik cyfrowych procesów graficznych, bądź też technik żywienia w jednej ze specjalizacji i technik ogrodnik, te wyniki i ten wskaźnik zdawalności jest wysoki, 100%, 90% czy 80%, nieco gorzej w technikum ekonomicznym czy technikum żywienia, ale to w tej drugiej specjalizacji. I zespół szkół w Teresinie, tutaj mamy, jeżeli chodzi o wskaźnik zdawalności, najlepiej technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, bo na 11 uczniów 11 zdało, czyli w 100%. Też technik logistyk tutaj 75%. Technik elektroenergetyk transportu szynowego również tutaj mamy duży, wysoką zdawalność. No gorzej wyszło w technikum, jeżeli chodzi o technik logistyk w A30 czy też A31 i w E27 w techniku elektroenergetyku transportu szynowego. Stypendia starosty Sochaczewskiego, które były przyznane w roku 19-20 za osiągnięcia sportowe 4 artystyczne oraz w nauce, a wyniki w nauce w pierwszym semestrze 60, w drugim semestrze 136 stypendiów, łącznie zostało przyznanych 200 stypendiów w roku szkolnym 19-20. Awans zawodowy nauczycieli w ramach procedury awansu w roku szkolnym 19-20. Do egzaminu przystąpiło 30 nauczycieli, w tym nauczycieli stażystów 10, nauczycieli kontraktowych na nauczyciela mianowanego 6 osób i nauczycieli mianowanych na nauczyciela dyplomowanego 14 osób. Liczba osób na stanowiskach nauczycielskich to jest, są wyniki dane na 30 placówki. Placówkach. Dochody jednostek w roku szkolnym 19-20. Dochody, które Państwo widzicie, są przypisywane do szkoły i tutaj, jeżeli chodzi o łączną kwotę, to jest 44 557 zł. Przychody z tytułu wykorzystania mienia to są tutaj oczywiście głównie wynajmy mieszkań, hal, sal lekcyjnych, garaży. Inwestycje i remonty, jakie zostały poczynione w roku 19-20 szkolnym. Tu łącznie na drobne prace remontowe zostało wydatkowane 81 279 zł. Między innymi na remonty wewnątrz budynków, naprawy rynien, remonty sal i remonty łazienek w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. W roku szkolnym 19-20 powiat sochaczewski również otrzymał dodatkowe środki w ramach złożonych wniosków. I chciałam tutaj powiedzieć, że łączna kwota przyznane środki pozyskane od września 2019 do czerwca 2020 roku to jest 1 037 443 zł. I tutaj chciałabym podkreślić, że bez dwóch programów, których nie liczyłam, które liczyłam w poprzednim informacji oświatowej z poprzedniego roku. Dlatego uważam, że bardzo dużo środków tutaj zostało pozyskanych. Między innymi również dzieją się tutaj programy w ramach Erasmus Plus i Powera. W tej chwili wróciła młodzież w środę z dwutygodniowego pobytu w Grecji, gdzie no, uczyli się języka obcego, współpracowali z szkołą grecką. To były trzy szkoły, dokładnie młodzież z liceum ogólnokształcącego z trzech naszych szkół. Dwa tygodnie właśnie na Rivierze Olimpijskiej w Grecji spędziła bardzo, zresztą z tego co wiem, atrakcyjny wyjazd dla nich, bo mieli sporo nauki, ale również mieli wycieczki, spotkania z młodzieżą grecką i będziemy chcieli
kontynuować, składać wnioski, żeby młodzież tak samo szkół zawodowych, jak wyjeżdża na staże do Grecji, to ponieważ pierwszy raz złożyliśmy taki wniosek i przeszedł i młodzież wyjechała z liceum ogólnokształcącego, będziemy dalej składać i już w tej chwili też niektóre środki na ten rok pozyskaliśmy. Uważamy, że jest to bardzo atrakcyjna forma dla młodzieży i chciałam tutaj podkreślić również bardzo dużą pracę dyrektorów, nauczycieli, którzy wkładają w to, żebyśmy pozyskiwali nowe środki, żebyśmy razem współpracując no, w tych programach uczestniczyli, bo zawsze razem jest łatwiej wyjechać młodzieży, te koszty są troszkę niższe. Dlatego jeszcze raz myślę, że tutaj bardzo podziękuję nauczycielom, dyrektorom naszych szkół, placówek za zaangażowanie, za to, że ta młodzież może wyjeżdżać, może korzystać z tych programów i ja bym miała na tyle. Dziękuję.